Ela, gdzie jesteśmy? Où sommes-nous? Jesteśmy na największym dworcu w Paryżu i nawet na świecie pod względem ilości odprawionych podróżnych. Oto dworzec północny. Gare du Nord. To tutaj, po kilku dniach niewygodnej podróży do Niemiec trzecią klasą, a z Niemiec czwartą klasą, czyli bez żadnych wygód, w listopadzie 1891 roku Maria Skłodowska wysiada z pociągu i zaczyna nowe życie. Maniu, naprawdę niczego nie zapomniałaś? Enfin, powinienem teraz mówić do ciebie po francusku. Tu n'as rien oublié? Non, papa. J'ai tout ce qu'il me faut. To dobrze. Ton français est bon, mais peut-être insuffisant dans les domaines scientifiques. Nie martw się, tato. Je vais le travailler. Je n'aime pas te laisser tout seul. J'ai le cœur gros, tu sais. Ces trois années passeront vite. Tato, skończę studia i wrócę. Zaraz przyjadę po twoje rzeczy. Naprawdę niczego nie zapomniałaś? Ponad 1700 kilometrów od domu, czyli od stolicy Polski, która była pod rosyjskim zaborem i gdzie kobiety nie mogły studiować. Maria będzie pobierać nauki. Maria pisze o przyjeździe do Paryża. Tak więc, kiedy miałam lat 24, spełniły się marzenia od dawna dojrzałe w moim umyśle. Zamieszkała wtedy razem z siostrą Bronisławą i jej mężem Kazimierzem Dłuskim przy ulicy Dalmanie 92, czyli Niemieckiej, która dziś nosi inną nazwę. Rue Dalmanie, Avenue Jean Jaurès. To właśnie tutaj mieszkała Maria Skłodowska u jej siostry Bronisławy i jej męża Kazimierza. Bronisławie zależało, żeby Mania przyjechała do Paryża. Nic dziwnego, że wpadła na taki pomysł. Bo jak mawiał Pierre Curie, kobiety genialne są rzadkością. Les femmes géniales sont très rares. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpiła.